jak padły po Smoleńsku pod adresem tej strony, którą reprezentuje Wojtek Mazowiecki. Tu symetrii żadnej nie ma. Tu nie ma żadnej symetrii. Ja czasami se słucham wieczorem rozmowy niedokończone w Radio Maryja. Tam przecież, ja rozumiem, że słuchacze mogą dzwonić ze strasznymi słowami, to a propos tego, co mówił Stefan, żeby, że tak powiem, Kościół wrócił do chrześcijaństwa. No ale tam po prostu ci ojcowie, którzy prowadzą te audycje, po prostu w sposób brutalny podżegają do najgorszych zachowań. Tam nie ma żadnej z niczym symetrii. Tam po prostu jest czysta, żywa nienawiść. No. Tam wszystko jest wbrew katechizmowi. No tak, ale czy my ale możemy jeszcze, wyjąć Radia Maryja z kategorii dziennikarstwa? Nie, jeszcze jedna rzecz, to chciałem powiedzieć, ale dziennikarstwem jest, są na przykład ze strony naszych kolegów te oskarżenia, które powiedziałbym, że najbardziej takim, Adam zaraz powie, że sobie z tego nic nie robi, ale Adam jest jakby powiedziałbym, jest głównym przedmiotem ataku najgorszych, najpodlejszych, najbardziej nieuczciwych, nieprawdziwych, kryminalnych wręcz zarzutów. I to nie ma żadnej symetrii, bo Adam takim językiem nie odpowiada tym kolegom, którzy te rzeczy piszą. Może się zdenerwować, może powiedzieć kilka słów, ale nigdy nie ma takich zachowań, jakimi mamy po każdej stronie do czynienia. Pan mi przeszkadza słuchać spokojnie. Tak, widzę, panowie mają coś do powiedzenia. Bardzo proszę. Tak, od dawna już. Proszę. Bardzo proszę. Nie, proszę, bo pan dogaduje każdemu prelegentowi, więc proszę, niech pan teraz powie swoje. Ma pan 5 minut. No 5 minut nie przesadzam. 3 minut. A pana to bardzo zbulwersowało. Nie, bo mnie bulwersuje, proszę pana, to, że zamiast spokojnie wysłuchać i pozwolić innym, pan ma jakieś uwagi, więc proszę bardzo, to jest otwarta dyskusja. Ale ma pan prawo je wygłosić wobec wszystkich, a nie mi tutaj do ucha cała. Jeżeli pan chce coś powiedzieć, to proszę. Jak nie, proszę zamilknąć na wieki. Proszę. Ja proszę państwa, powiem tak. Różnie od większości z państwa. Aha, nazywam się Leszek Szaruga. W odróżnieniu od większości z państwa. Proszę o ciszę. Nie jestem całkowicie i bez przerwy czynnym dziennikarzem. Jestem w dwóch redakcjach, w Przeglądzie Politycznym i w Nowej Polszy. A dziennikarstwem zajmuję się od lat, między innymi robiąc przeglądy prasy dla Nowej Polszy. Muszę czytać całą prasę. Muszę czytać od naszego dziennika po Gazetę Wyborczą, czy od Gazety Wyborczej po nasz dziennik. To zależy od usytuowania, prawda? Jeżeli się na to patrzy z pewnego dystansu, a ja muszę z dystansu, bo ja muszę to sprzedawać Rosjanom do Polski, prawda? Więc muszę myśleć o tym, że trzeba przedstawić możliwie obiektywny obraz, jeżeli to jest możliwe. To zauważyłem jedną rzecz, która od lat mnie męczy. My nie jesteśmy społeczeństwem negocjacji i konsensusu. My jesteśmy społeczeństwem walki i wojny. Albo wygrać, albo przegrać. Nie ma nic pośrodku. Każdy kompromis oznacza porażkę. Każdy kompromis oznacza zdradę. Jeżeli w ten sposób się będzie postępowało, a to dziennikarstwo się tak nakręca, to się do porozumienia żadnego nie dojdzie. Ja nie mówię o stanowiskach, ja mówię o poziomie debaty. Prawda? Bo to jest najważniejsze, żeby utrzymać pewien poziom debaty. Druga rzecz. Telewizja. Wpuszczanie do telewizji polityków. To jest najgorszy typ dziennikarstwa, jaki sobie można wyobrazić. Przecież nigdzie na świecie, w normalnych krajach, polityków się wpuszcza tylko wtedy, kiedy naprawdę mają coś do powiedzenia. A wpuszcza się dziennikarzy, komentatorów, ekspertów, prawda? Natomiast nie polityków. A tu się napuszcza polityków na siebie. To jest podstawa dziennikarstwa. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli ja słucham wywiadu z panem profesorem Balcerowiczem i w momencie, kiedy on mówi, że ma trzy sprawy do opowiedzenia, to kiedy zacznie drugie zdanie pierwszej sprawy, dziennikarka mu przerywa w pół zdania i kieruje rozmowę w innym kierunku, to ja takiej telewizji oglądać nie chcę, ponieważ ja chcę słuchać Balcerowicza, a nie jej. Prawda? Więc mnie się wydaje, że póki nie będzie zgody na to, że konsensus jest rozwiązaniem, póki nie będzie poziomu dziennikarstwa ani niczego innego. Polityki też nie.
i też to łączy z kulturą polityczną ogólną. Tak, nie tak, tylko czy media zwariowały. Nie, słuchaj, ja powiem tak. W 1989 roku, po 4 czerwca, dostałem list od mojego przyjaciela z Izraela, który mi napisał, że teraz Polska potrzebuje społeczeństwa pionierów. Tylko się roześmiałem, jak to zdanie przeczytałem. Prawda? To nie są Stany Zjednoczone. To nie jest we people. To jest my naród. To jest zupełnie co innego. Wojtek? Jarek Gugała mówił, przedstawiając wizję dziennikarstwa, mówił, że w jego opinii dziennikarstwo to jest takie racjonalne analizowanie rzeczywistości, próbowanie wyciągnięcia wniosków z tego i przedstawienie tego publiczności. To dzisiaj już nie jest dziennikarstwo. To znaczy nie tak wygląda dzisiejsze dziennikarstwo. I całe dziennikarstwo, podobnie jak i polityka, jak i kultura masowa, stało się domeną emocji, nie rozumu, emocji. To znaczy w jakich krajach właśnie? O Polsce, mówię o Polsce, przepraszam, mówię o Polsce. Leszek, tak, bo Leszek bardzo dobrze tą różnicę pokazał. Nie, ale okej, ja mówię o Polsce. Naszym problemem jest to, że staliśmy się, że odkryliśmy, że emocja pomaga zdobywać popularność, trafiać, przyciągać. Politycy nauczyli się, że poprzez emocje pozyskują elektorat. Autorzy reklam nauczyli się, że poprzez emocje sprzedają produkt. Dziennikarze nauczyli się, że poprzez emocje zdobywają poklask publiczności. Właściciele mediów zrozumieli, że jak mają ten poklask publiczności, to mogą liczyć na reklamy. Ten cały mechanizm sprawia, że emocje, spirala emocji, dlatego że nasze emocje wywołują ich emocje. Ich emocje odpowiadają nam, trafiają do nas, no więc podnoszą nas na kolejny szczebel tej licytacji emocji. Ten sam mechanizm, przecież, to zrozumiałeś, który przecież istniał w PRL-u. Ale nie przez emocje, tylko przez chwalenie pierwszego sekretarza. Politycy rozumieli, że jak chwalą pierwszego sekretarza, ale poczekaj, pozwól, że skończę. Robią karierę. Dziennikarze rozumieli, że jak chwalą pierwszego sekretarza, to robią karierę i tak dalej. Znaczy, opisałeś sytuację, w której całe środowiska poddały się niemoralnemu wyborowi. Ja nie wiem, ja nie wiem, czy on jest niemoralny, czy nie, dzisiaj, czy on jest moralny, czy niemoralny, natomiast widzę, do jakich skutków prowadzi. On prowadzi do strasznego zaognienia atmosfery debaty i debaty publicznej w Polsce. W polityce były próby ucieczki, tak? To znaczy, ja pamiętam początek, przełom lat, początek lat 90. Była partia, która, Unia Wolności, która próbowała uciec od tego mechanizmu, na emocje odpowiadać rozumem. Przegrała, znikła, nie ma jej. Nie ma jej, w ogóle ona nie istnieje. W dziennikarstwie dzisiaj są ludzie, są całe ośrodki, które ten sposób funkcjonowania podnoszą do rangi czegoś chwalebnego i tak mówi się o dziennikarstwie tożsamościowym. To chyba Jacek Karnowski rzucił to hasło. Dziennikarstwo tożsamościowe, które jak tak się wgryźć, co to ma właściwie znaczyć, to dziennikarstwo tożsamościowe, to jest dziennikarstwo wolne od rozumu, agitacyjne, takie propagandowe. W sieci. To jest w sieci. Proszę bardzo. Tak, bo mnie tutaj zabrakło podstawowego rozróżnienia. Mieliśmy rozmawiać o dziennikarstwie, a rozmawiamy o propagandzie. Po prostu. I dla mnie na przykład w momencie, w którym zaczyna się propaganda, dziennikarstwo się kończy. I myślę, że dopóki my nie postawimy tej granicy, tego wyraźnego punktu odniesienia, że my, dziennikarze, rozmawiamy o dziennikarstwie do pewnego momentu, za którym zaczyna się propaganda, to będzie tak, że dziennikarstwo umrze, a propaganda będzie kwitła. Ale to tak będzie. Panie Jacku, dotknął pan sprawy, zresztą Wojtek również tej sprawy dotknął, jak to wyglądało za czasów PRL. Oczywiście macie obaj rację, a zwłaszcza pan ma rację, rzecz polegała na chwaleniu pierwszego sekretarza, ale były również pewne rozwiązania, które w moim głębokim przekonaniu powodowały, że formalnie czy emocjonalnie w odbiorze publiczności ranga dziennikarza była daleko większa. Uzyskano to prostymi zapisami, o których dzisiaj mało kto pamięta, a gdyby je przypomnieć publicznie, to wzbudziłyby ogólną wesołość. Otóż pragnę powiedzieć Państwu, że w tych latach
żaden polityk nie miał prawa być pokazany w telewizji na żywo i nie wolno mu było jego poglądom poświęcić więcej niż 10 sekund. Żaden polityk na żywo miał prawo występować wyłącznie pierwszy sekretarz, a premier wyłącznie za pisemną zgodą pierwszego sekretarza. To oznaczało mus dla ludzi pracujących na przykład w dzienniku telewizyjnym do tego, żeby w jakiś sposób opowiedzieć sytuację własnymi słowami. I stąd, słuchajcie, naprawdę bierze się gwiazda Karola Małczużyńskiego w tym czasie jako głównego komentatora. Bardzo lubiłem pana Karola, ale jego zasługi było w tym mniej niż zasługi tego właśnie systemu. Nie wolno było dopuszczać do głosu polityków. Oczywiście wtedy dlatego, że to mogło zagrażać jedności partii, jedności moralno-politycznej, narodu i rozmaitym tego typu. Ja chcę powiedzieć, że dwa tygodnie temu chyba zrobiłem sobie taki eksperyment, który mnie wstrząsnął. Kupiłem sobie w poniedziałek kupiłem sobie Newsweek. Chcę zaznaczyć, że uważam, że tam jest bardzo wielu dobrych dziennikarzy, że jest to w tym sensie świetnie redagowane pismo. I czytałem go tak po kolei. I zorientowałem się po 10 materiałach, czyli to było 2/3 tej gazety, że tam jest tylko jeden temat. Albo prawda, poglądy Kaczyńskiego, albo ta blogosfera, czy ta prawicowa w sieci, albo no wszystko wokół tego, albo religia smoleńska, wszystko dookoła tego. I to po prostu jest lustrzane odbicie, uważam, że po prostu. I teraz ja nie wiem, na ile Lis cynicznie się na to testował, ale wiem tylko tyle, że w Newsweeku nie było w ogóle świata. Był tylko ta awantura i ten spór i jestem przekonany, że to było świadome. To znaczy po prostu tak grają media i z tego mają, tym mają wygrywać. I teraz chcę powiedzieć tylko, to jest pierwszy problem, gdzieśmy zabrnęli, bo zdajmy sobie sprawę, że oba te pisma, czyli uważam, że no teraz już nie, ale mówię o sytuacji uprzedniej i Newsweek, to są te jakby najbardziej wykwalifikowane, te jakby w pewnym sensie takie przykładowe media, prawda, takie wysokich loków teoretycznie w Polsce, prawda? I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chcę się przyznać do pewnej kompletnej bezradności, to znaczy od lat w Gazecie Wyborczej miotamy się, czy odpyskowywać, czy nie. Wojtek na przykład powiedział, że trzeba, nie wolno odpuszczać. A ja już tego nie czytam. Tak. Natomiast po prostu rzeczywiście, bez względu na to, czy się przyjmie do strategii, że jak cię atakują, to odpowiadasz. Nawet jak to nie jest merytoryczne, bo rozumiem, co i czym innym są polemiki merytoryczne, jakieś sprawy. To jednak z tym strasznie trudno żyć. To znaczy, co więcej, to przecież nie tak, że na polityce.pl wszyscy używają brzydkich słów wobec Gazety Wyborczej, ale jeszcze dochodzi te komentarze tam i po prostu masz poczucie, że jak tylko tego dotkniesz, że no oblano cię pomijami. I teraz strasznie z tym, jak to chcę powiedzieć, strasznie z tym trudno żyć. No, ja na przykład, i to jest też o tym podziale, który się dokonuje. Ja po prostu, wiadomo, w telewizji nie występuję z ilomaś nazwiskami z drugiej strony. No. Ja nie dam rady, nie, psychicznie nie mogę. Tak na mnie napluto, tyle razy o mnie, że już nie chcę. Albo na gazetę, to też, z którą się poczułem. Ja nie jestem w stanie, że tak powiem, w tym świecie się poruszać i spełnić mojej funkcji. Ja chciałem tylko dowód swojej bezradności pokazać, że ja nie wiem, no. Ja nie wiem, jak mogę usiąść z Bronkiem Wilsztajnem do rozmowy. No. To był kiedyś mój przyjaciel, to w związku z tym emocje są większe, prawda? Ale, że tak powiem, po tym, co on różne rzeczy o mnie napisał, no co ja mogę zrobić? No i tylko tyle chciałem powiedzieć, że po prostu nie wiem, co z tym zrobić. No nie wiem. No. Ale słuchajcie, wszystko się pod wpływem spolityzowało. A gdzie jest? Panie Bogdanie, sekundka, bo Adam będzie musiał nas opuścić. Chciał jeszcze coś powiedzieć. Tak, ja chciałem coś powiedzieć przez Lisia na temat tego źdźbła we własnym oku. Mianowicie ja kiedyś uczestniczyłem w jakimś spotkaniu na Kulu. To nie ma na Kulu, to było
chatce Żaka w Lublinie, jakby moralne wnioski ze stanu wojennego. I tam był Władek Bartoszewski, święty pamięci arcybiskup Życiński, byłem ja i z Waszyngtonu Nowak Jeziorański, czyli można powiedzieć, robiłem tam za komunistę. I co uderzyło? I co uderza mnie stale, również w moim własnym myśleniu i postępowaniu. Ja się też mogę bez cudu przyznać do tej bezradności, o której mówił Cewek, ale sobie bez cudu wyobrazić, że pan Igor za chwilę może wygłosić taki sam monolog z przykładami z Gazety Wyborczej, z Newsweeka, z Palikota, z Przekroju wiadomo skąd, że też tyle rzeczy już tam napisano, że właściwie ja jak z nimi gadać. Więc ja myślę, że byłoby interesujące oczywiście spojrzeć na samego siebie z tej krytycznej perspektywy. Co mnie się wydaje na najbardziej niepokojące? Otóż to plemię, do którego ja przynależę, a czasem robię nawet za logo tego plemienia, to plemię przyjęło taką figurę takiego arystokratycznego zdumienia. No jak? My mamy rację. Wiemy, jak trzeba jeść rybę. Wiemy, że trzeba szanować prymarne wartości kultury europejskiej i chrześcijańskiej. My w ogóle jakby nie rozumiemy, że w tym fundamentalnym konflikcie nigdy nie jest tak, że pełna wina jest po jednej stronie, a po drugiej stronie jest stuprocentowa niewinność. Więc tutaj by warto się przyjrzeć wino swoje. Pierwsza wina, którą ja widzę, to jest brak przyjęcia do wiadomości, że żyjemy w społeczeństwie tak podzielonym, że istotna część tego społeczeństwa wyznaje to, co mówimy w cudzysłowie między sobą, religia smoleńska. Tak po prostu jest. I to jest równie nieusuwalna część tego społeczeństwa, jak ta druga. To po pierwsze. To po drugie. Musimy sami sobie postawić pytanie, co powoduje, że ta istotna część, no w sondażach to zawsze jest więcej w okolicach 25%, czyli co czwarty Polak. Co czwarty Polak. I żyjemy nowym światem i co czwarty Polak tak myśli, wierzy w zamach, czy w to, że i tak dalej. No. Co powoduje? Czy może nie jest tak, jak opowiada w swojej bardzo ciekawej analizie Ludwig Dorn, że myśmy się zgodzili na to, że części naszego społeczeństwa, powiedzmy tej jednej czwartej, odmówiono prawa do szacunku dla ich biografii, dla ich lęków, dla ich fobii. I uwaga trzecia była taka, że my jakby za mało sięgamy do historii. Ja właśnie wracam do tego, od czego zacząłem sobie. Przeczytałem teraz te polemiki na nowo wokół Narutowicza. Przecież to nie jest tak, że ci ludzie, którzy głosili hasła w moim przekonaniu, nie do zaakceptowania, że Narutowicz jest nielegalny, dlatego że na niego głosowali posłowie z mniejszości narodowej. To byli tacy sami obywatele. Ale jednak to nie są ludzie, których można po prostu uznać za zwierzęta. Wielu z tych ludzi w późniejszych latach i zmieniło się, i potrafili w momencie
za zagrożenia, czy to demokracji, po procesie brzeskim, czy niepodległości w 1939 roku, stanąć po dobrej stronie. Więc jeżeli ja się nie zgadzam z tym, co mówił Jarek o tej pogardzie dla słuchaczy radia Mamaryja, tego, że w tych mediach mojego plemienia, jeżeli jest propaganda, to dla tych, którzy judzą w Radiu Maryja, a nie dla słuchaczy. Ja nie mówiłem o pogardzie, to Igor. Aha, no to przepraszam, ale to ja to tak... Znowu. Ja to tak... ciągle z kimś mylę. To nie on jest tak straszny. To ja. Otóż dla tych, co judzą, niemniej jednak, na najbardziej judzące teksty przy Rąbkowiczu pisał Stroiński, który później związany był z opozycją typu Front Morsz, Paderewski, potem i Witos, potem wojny był związany z rządem Sikorskiego. Krótko mówiąc, to był koniec końców dobry Polak. I to dla mnie jest niesłychanie ważne, że bardzo często wśród tych ludzi, których ja, jeżeli artykuł ich czytamy, to mówię do mojego plemienia teraz, to nam się scyzoryk w kieszeni otwiera, prawda? To trzeba pamiętać, że oni mogą nas szczerze nie znosić, ale to są dobrzy Polacy. Bywają. I trzeba wierzyć, że będą. Ja Jacek, my nie mamy prawa do pesymizmu, bo na naszych oczach widzieliśmy, jak dziennikarze czy politycy, którzy wiernie służyli komunizmowi, pierwszym sekretarzom, generałom, potrafili się zmienić i się wpisać w logikę demokratycznego polskiego państwa. Zgodnie z zasadą, że tylko krowa nie zmienia. Jak powiedział Tomasz Chruszczow. Dziękuję Państwu i się muszę odmeldować. Czeka moje dziecko na mnie. No jeszcze na chwilkę wrócimy do naszej Jacek, ja bym wrócił jednak do tego pytania, słuchajcie, które podjął. O ten miliard złotych. Nie ma rzeczywiście na programie. Ja to liczyłem, to nie jest miliard. To jest góra 250 milionów. Ale grubo. A ja to też liczyłem, jest grubo, no grubo wierzy. Grzesiek się rzadko. A mówię to dlatego, że to robili moi przyjaciele akurat. Żydowski interes. Adasiu, dziękujemy ci. Grzegorz Sieczkowski. Dziękuję. Jeśli jest się z boku sporów, ja powiem szczerze, że mnie pracuje w tej chwili szczęśliwie w niszowym medium, w związku z czym jestem z boku tych sporów politycznych. I ta histeria jakby mnie w części nie dotyka, jest obok mnie i nie przeżywa mnie. Ale muszę stwierdzić, że podobnie jak Sewek mówił, jak biorę gazety, ponieważ one są monotematyczne, one są po prostu Adam Michnik. One wyrażają... Taksówka jest na moje nazwisko. One wyrażają poglądy i emocje, a nie opisują świata, co jest istotą dziennikarstwa. To są zabawy publicystyczne. I to nie jest dziennikarstwo, to nie jest po prostu non-stop opisywanie stanów emocjonalnych, histerycznych. Zwykli ludzie nie kupują gazet, bo są poza tymi stanami emocjonalnymi niektórych środowisk medialnych. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ mogę tak, w ostatnim ponad rok zajmowałem się rekonstrukcjami starych dzienników telewizyjnych, więc mogę powiedzieć, że jestem ostatnim dziennikarzem dziennika telewizyjnego. Oglądałem każdy dziennik i ze zdumieniem stwierdziłem, porównywałem sobie na taką zabawę, robiłem, że z jednego dnia z danego roku i potem specjalnie oglądałem, czekałem na ten dzień emisji i oglądałem wszystkie programy informacyjne, wieczorne wiadomości. W żadnym nie było tylu informacji z zagranicy, co w dzienniku perelowskim z lat 80. Oczywiście, to jest prawda.
Żadnym nie było. Jakie to były informacje? Również naukowych, również kulturalnych. Również naukowych, kulturalnych i tak dalej. I to warto zostawić sobie też jako na przemyśleniu. To się nie wróci niestety. Już nie ma nadziei. Nie, ale między hasztem a policzelem jest pewna różnica. Ale jeszcze jedna rzecz. Bo... Jeszcze bym chciał, bardzo proszę. Banichowicz, ja jestem przewodniczącym Rady Etyki Mediów i chciałbym wam powiedzieć, koleżanki i koledzy, że tak jak ludzie odbierają ten konflikt między dziennikarzami, między grupami, między politykami, to dochodzą do wniosku, tak wynika z ich skarg, że etyczne dziennikarstwo to jest takie dziennikarstwo, które popiera, które podziela ich poglądy. Dziennikarz odpowiedzialny to jest dziennikarz, który mówi to, co autor skargi chciałby usłyszeć. A dziennikarz nieodpowiedzialny jest taki, który mówi coś innego. I to nieprawda, redaktorze Bugała, że tylko tam w tym sądzie pamiętali o tym, że pan był w tym mundurze w dzienniku, bo jest pan obiektem wielu skarg i zawsze jako ten, który występował w dzienniku w mundurze. Znaczy ludzie mają to zakodowane, to się łatwo się to koduje. Z tym, że każdy z panów jest, każdy z kolegów, prawie każdy z kolegów, jeden z nich wyszedł, jest obiektem skarg, a nie chcę o nich mówić szerzej, tylko o tym, co wynika z obserwacji tych skarg w ciągu dwóch ostatnich kadencji Rady Etyki Mediów. Otóż wynika to, o czym wszyscy się mówili, że ludzie patrzą na siebie jako na przedstawicieli jakiegoś plemienia. Jedno plemię przeciwko drugiemu plemieniu. Tak jak plują na siebie internauci w komentarzach do każdej informacji, bo każda informacja przetwarzana jest na jakieś polityczne realia i jest niby uzasadniana przez polityczne motywacje, nawet wtedy, kiedy nie ma miejsca na to, że to, co obserwujemy my, dziennikarze, jako narastającą agresję w samym środowisku, zostaje odbite w zwierciadle tego, jak patrzą na to ludzie i piszą te skargi. Z jakichś względów utarło się, że można się, bo to jest instytucja, która zbiera skargi, Rada Etyki Mediów, więc jak się zbiera, to przychodzi 5 skarg dziennie, mniej więcej. I są skargi bardzo poważne, skarżą się do nas politycy, wszystkie partie polityczne, poza SLD. I w partiach też jest tak. Skargi partii politycznych są takie, że już motywacja tej skargi, uzasadnienie, bezprzykładne naruszenie, oni już wiedzą, ci autorzy skargi, oni nam nie dają szansy zastanowić się na tym, czy aby naprawdę. I znów jest tak, dziennikarz nie jest obiektywny, bo nie reprezentuje ich poglądów. I jak przyjrzymy się temu oddźwiękowi w społeczeństwie, a skargi są jego odbiciem, to rozumiemy, że ta nasza dyskusja o tym, jak my sami siebie traktujemy, czy jest sens odpowiadać sobie nawzajem, czy jest sens nobilitować niektórych polemistów, przydawać im wrażenia, że oni uczestniczą w ten sposób w jakimś zbiorowym życiu umysłowym, czy to nie pogłębia tego zjawiska, o którym samiście tutaj mówili, wzajemnych napaści. Bardzo proszę. Mnie się bardzo podoba. Mnie się bardzo podoba to, że nasza rozmowa tutaj dzisiaj ma taki bardzo koncyliacyjny charakter. Chociaż jest nieemitowalny. Nie, no więc właśnie. Nie, ale jeśli sobie porównam, jeżeli porównam sobie ton naszej rozmowy tutaj z tymi wpisami, które czytałem, Igor, przepraszam, pod twoim tekstem na salonie 24, gdzie było olbrzymie litanie, jak to będą ci ścinać głowę, wdeptywać w ziemię i tak dalej, to muszę wam powiedzieć, że ja się z tego bardzo, bardzo... A dojdziemy do tego. Nie. To ja się z tego bardzo cieszę. Natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz, bo dyskutujemy sobie tak, jakbyśmy abstrahowali od tej konkretnej sytuacji politycznej, w jakiej my jako dziennikarze działamy, istniejemy, funkcjonujemy. My mówimy oczywiście o naszych wielkich, wspaniałych ideałach, o misji dziennikarstwa i tak dalej, ale w gruncie rzeczy mniej więcej od 2000 któregoś roku my żyjemy, faktycznie, nie wiem, może ja znacie to za przesadzone stwierdzenie, ale ja tak to odbieram, w warunkach swego rodzaju zimnej wojny domowej. I ta wojna trwa. I nie uciekajmy właśnie przed, nie bójmy się takiego stwierdzenia. Jest to wojna, gdzie właściwie nie chodzi o to,
To nie jest już debata o to, jaka Polska, ale bardzo często jest to pytanie wyłącznie o to, czyja Polska. To jest zasadnicza różnica. Błąd dziennikarzy, i to i po jednej, i po drugiej stronie, być może polega na tym, że oni się czują, nie wiem, rycerzami, obrońcami jednej z tych Polsk. Skutek jest taki, że mi się podoba to, co powiedział Wojtek na samym początku, mianowicie, żeby debata, jakakolwiek debata sensowna była między nami możliwa, to jest uznanie tego państwa, które jest. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy my to istnienie tego państwa i sens tego państwa kwestionujemy. Nie dyskutujemy o tym, jak go naprawić, jak go zmienić. Sprzeczamy się o to, czyje to ma być państwo. Bardzo proszę, dobrze, drugie okrążenie. Ja się przedstawię drugi raz, mianowicie jestem też literaturoznawcą. To jest jedna z licznych tożsamości Leszka. I poeta, jestem, i poeta, znakomity. I jestem uczulony na sprawy języka. I pan Igor użył tutaj takiego sformułowania, które jest często powtarzane w tym środowisku, mianowicie mainstream, pod adresem oczywiście tej drugiej strony. To jest obelga, to rzecz jasna. W pana wypadku w tym momencie być może nie, ale to jest obelga. Jeżeli ja czytam, że powstaje tygodnik, który ma przedrukowywać artykuły z nieoficjalnych pism, to ja się pytam, co to znaczy w języku polskim. To jest chore. Jest jakieś nieoficjalne pismo w Polsce? Ja o takim nie słyszałem. Prawda? Otóż ta strona sporu przedstawia się jako uciśniona mniejszość, jako ludzie wdeptywani w ziemię, ludzie, których się nie dopuszcza do głosu, ludzie, którzy muszą w jakichś niszach się chować. No na miłość boską, to jest nakręcanie języka, który jest językiem nieprawdy, jest językiem czystego kłamstwa. Czystego kłamstwa. W tym kraju każdy może powiedzieć, co chce, być może nie wszędzie. Prawda? A to jest osobna sprawa. Taki drobiazg. No, proszę pana, jeżeli byłbym właścicielem gazety, to też bym sobie dobierał autorów, którzy będą pisać to, czego ja chcę, no, prawda? To jest dość oczywiste zupełnie. To właściciele tak mają, niestety. Ale to nie jest tak, żeby ja nie przeczytał pana głosu. Jak ja jestem na prowincji i w czasie wakacji mam napisać przegląd prasy, jeżdżę po całej okolicy, to jest pod Puławami taka mała miejscowość, jeżdżę po całej okolicy, żeby dostać Gazetę Wyborczą czy Rzeczpospolitą. Jedyne pismo, które jest w każdym kiosku, to jest nasz dziennik. To dostanę zawsze. A gazeta nie schodzi. Rzeczpospolita nie schodzi. To jest dość oczywista konstatacja. To jest namacalne. To ja wiem, że jest. Prawda? Więc gdzie tu jest ta straszliwa niesprawiedliwość, która dotyka Bronka Wilsztajna, która dotyka całą masę ludzi, którzy się uważają za uciśnionych. Jeżeli się przestaniemy w ten sposób, ja mówię o dziennikarzach, nawzajem wobec siebie ustawiać, prawda, że jedni są wyżej, drudzy są niżej, jedni są klepani po plecach, a drudzy są gorzej traktowani. Ja naprawdę doskonale pamiętam czystkę w drugim programie Polskiego Radia po objęciu radia przez PiS. Rozmawiałem z Czabańskim, który mi mówi, czyścimy do fundamentu ze złogów Gomułkowsko-Gierkowski. Prawda? Jak zacząłem z nim polemizować, ja do dzisiaj nie mam wstępu do dwójki. Ale już tam trochę zmieniło. Ja nie pani dyrektor jest z tego nadania. Dobrze. Proszę państwa, bo myślę, że zbliżamy się powoli do wyczerpania terenu. Prawda? Się wtedy oruj się. Ulotnio. Tak. Ja mam takie wrażenie, że myśmy się jednak daleko nie posunęli. Ale czy mogliśmy? No właśnie. Znaczy powiedziałbym tak, przyznałbym częściowo przyznałbym rację Igorowi, że niedostateczna reprezentacja czegoś, co bym nazwał twoim plemieniem, utrudnia być może też poszukiwanie jakichś nowych sensów czy nowych zrozumień tego. Igor jak zwykle zawiódł jako radykalny partner w debacie. Czy jeszcze coś powiem, jeszcze mogę bluznąć. Próbuję ci troszkę podpeszczać na koniec. Ale
Mam takie wrażenie, że jednak u nas jest trochę gorzej. Że jednak jest trochę gorzej i że jest gorzej może nie dlatego, że my się bardziej nienawidzimy niż na przykład politycy. To się nie czuł na siłach nie żyć. Ale jest gorzej dlatego, że mamy zupełnie inną misję. No bo oni mają wyrażać różnice, a my mamy szukać wiedzy potrzebnej do życia naszemu odbiorcy. A nie przekazywać treści uwalniające nasze emocje. A coś takiego się stało z dziennikarstwem. Prawda? Jeżeli to się stało pod wpływem naszych właścicieli mediów, którzy oczekują zysku, a więc wywierają na nas tego typu presję, bo być może rzeczywiście coś takiego jest, ale jeżeli jej ulegliśmy, to to jest nasz zbiorowy grzech. To jest zdrada. I to mi moim zdaniem nie musiało paść to słowo. Słucham? Musiało paść to słowo. Tak, ale nie o świcie. To jest zdrada popołudniowa. I wydaje mi się, że to jest bardzo poważny problem, że duża część dziennikarzy rzeczywiście przyjęła optykę inwestorów. Że musimy, tabloidyzacja jest między innymi efektem tej naszej empatii wobec naszego właściciela. Moim zdaniem jedną z przyczyn tego jest nieistnienie faktyczne stowarzyszeń dziennikarskich i związków zawodowych. To prawda. Że nie ma reprezentacji głosu. SD bardzo szanuje i cenię kolegów wszystkich, którzy bardzo tam się starali przez wiele lat, ale nie udało mu się spełnić tej roli. Koniec. I być może, na przykład mój wniosek byłby taki, żeby szukać budowania środowiska jako zaplecza dla odtwarzania dziennikarstwa, być może gdzieś pomiędzy środowiskami czy plemionami. Prawda? Bo ten podział na plemiona też powoduje, że empatia jest większa. Już panu nie udzielę głosu, bo jesteśmy w innej fazie. Teraz chciałem jeszcze poprosić panelistów. Ja jestem ze Zetla właśnie. Igor też jest ze Zetla. Nie jestem panem. A ja jestem. Nie zdąży, ale jeżeli pan chciał w imieniu stowarzyszenia zabrać głos, to proszę, tak poważnie. W imieniu części stowarzyszenia. Tak. Tak, dokładnie, bo ja się tak cały czas zastanawiam w trakcie tej skądinąd bardzo pożytecznej i pouczającej dyskusji, czy aby na pewno rzeczywiście możemy występować jako jedno środowisko, czy aby na pewno jako jedno środowisko potrzebujemy wspólnej reprezentacji. Bo nawet największa organizacja, czyli właśnie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, jest bardzo silnie wewnętrznie podzielona. I to nie jest tak, bardzo proszę tutaj żadnej narracji tożsamościowej mi nie przypisywać, ale my jako oddział warszawski, którego zarząd ja tutaj reprezentuję, jesteśmy w absolutnej opozycji wobec zarządu głównego, który jest przez jedną z, nazwijmy to właśnie, opcji tożsamościowych, delikatnie ujmując, absolutnie i całkowicie zdominowany. I my po prostu nie chcemy absolutnie przekręcania wahadła na drugą stronę. My jedynie oczekujemy, że dla całego środowiska będzie istnieć chociaż jedna organizacja, która będzie apolityczna i która będzie to środowisko reprezentować w kwestiach fundamentalnych dla dziennikarzy ze wszystkich opcji. I nawet to jest niemożliwe. Więc być może po prostu powinniśmy zapomnieć wreszcie o tej jedności środowiskowej i uznać, że musimy iść za tym, o czym tutaj koledzy bardzo mądrze mówili, że to jest po prostu efekt podziałów w społeczeństwie i stworzyć tak samo dwie narracje, dwa środowiska dziennikarskie i propagandowe. Może to jest metoda. Dwa, które będą się nawzajem tak nazywały. Nie, to tak? Od razu podzielmy Polskę i zbudujmy mur. Nie, ale myślę, nie, drodzy państwo, ja myślę, że problem polega na tym.
albo dziennikarze są politykami, albo są dziennikarzami. Jeżeli mamy mówić o dziennikarzach jako o dziennikarzach, to jestem za tym, że każda forma współpracy i dyskutowania o rozmowy, o sprawach, które dotyczą środowiska, funkcjonowania zawodu, funkcjonowania w zawodzie dziennikarskim i tak dalej, to jest absolutnie potrzebne. Ale mówię, warunek jest taki, że ani Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ani żadna inna organizacja dziennikarska, ani sami dziennikarze nie będą zastępowali polityków. Bo jeżeli będą występowali w charakterze żołnierzy polityków, to nic z tego nie będzie. To wtedy rzeczywiście jakakolwiek będziemy podzieleni w dalszym ciągu na te dwa zwalczające się plemiona i zobaczymy, kto w którym momencie kogo pokona i dekapituje. Ale tak jest. Dobra. Tak, ja po naszym wystąpieniu przeciwko prezesowi naszemu Skowrońskiemu, który przecież prowadził konferencje pisowskie, i nasza grupa po prostu zdecydowanie zażądała od niego, żeby zaprzestał działalności politycznej w imieniu stowarzyszenia, dowiedziałem się tylko i wyłącznie tego, że nasz protest to jest właśnie akcja polityczna sterowana przez Gazetę Wyborczą, aczkolwiek daję słowo honoru, tutaj koledzy z Wyborczej mogą potwierdzić, że w ogóle nawet o tym nie wiedzieli. Czyli jesteście w zmowie, tak? Masz cyganie świadki. Masz cyganie świadki, tak. Moje potwierdzenie ma żadnego znaczenia. Tak, no właśnie. No. Proszę Państwa, teraz chciałem, żeby jeszcze paneliści mogli się ustosunkować. Wojtek będzie miał ostatni głos. Zaczniemy od Igora może, który przeżył. Pierwszy wyprzedzał. Jeszcze nie wiadomo. Pytałeś... Jeszcze jest 15-20 minut do końca. Nie bądź zdaniem, że pan jeszcze może go zadziobać, tak? Także Igor bardzo... Nie, jeżeli wolisz dalej, dobra. Ja, proszę. Możesz ty? Ja dobrze mogę. Ja chcę powiedzieć tak, że ja w przeciwieństwie do Igora chcę nadal uprawiać ten zawód i widzę szansę na uczciwe robienie tego. Chcę Państwu powiedzieć, że mimo komercjalizacji i upolitycznienia mediów, mimo dwóch ogromnych stad, które się zżerają nawzajem, mnie się ciągle udaje coś robić i mam z tego satysfakcję i mam z tego spory odzew i myślę, że tak naprawdę nikt mi nie broni uprawiania dziennikarstwa takiego, jak ja je rozumiem, to znaczy tego przeżuwania świata i przedstawiania ludziom racjonalnych wniosków, lub też wysłuchiwania mądrzejszych ode mnie ludzi, lub też mówienia z pasją, tak jak tutaj mówi honorowy przewodniczący wszystkich dziennikarzy w Polsce, Stefan. A czy że cię Stefan nie wyrzucili z tego SDP jeszcze? I powiem wam więcej. Mam przykłady, które dają wielką nadzieję. No, w piątek prowadziłem program. Mam taki program, który stworzyłem o 22 w Polsat News. To się nazywa Wydarzenia, Opinie, Komentarze. To jest 40-minutowy takie podsumowanie dnia, komentarz z tym. Miałem, proszę Państwa, w nim wczoraj trzech gości. Żaden z tych gości nie był politykiem. Był ekspert od terroryzmu, był profesor Raciborski, socjolog i była osoba, która przedstawiała najnowsze wydarzenia dotyczące sztuki, show biznesu i tak dalej. Żadnego polityka. To jest możliwe. Nie było w tym programie. W programie Gość Wydarzeń w marcu tego roku zrobiłem eksperyment. Przez cały miesiąc nie zaprosiłem ani jednego polityka. Jest taki program, który się zapowiada w wydarzeniach, potem jest Polsat News zaraz potem. Ani jednego polityka nie zaprosiliśmy przez miesiąc. Program w ciągu tego miesiąca potroił widownię. Byli sami eksperci. Coś się działo, braliśmy eksperta. A potem się z różnych powodów okazało, że to nie jest takie proste, bo oczywiście politycy zaczęli się tam dobijać, szturmować, że co to jest w ogóle i tak dalej. No i zaczęła sprawa wracać powoli do tak zwanej normy. Ale ja przy każdej okazji, kiedy mogę, to po prostu robię. Robiłem program absolutnie niszowy razem ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego, w którym poruszałem tematy, których nie ma w mainstreamie, ani w innym streamie, ani w tabloidach. Rozmawiałem o dziedzictwie kulturowym Lwowa, o Wilna, rozmawiałem o tym, kto jest odpowiedzialny za to, że nasz pejzaż został spieprzony z koszmarnymi budowlami i jaki ma to wpływ na naszą mentalność i na różne inne rzeczy. Rozmawiałem o tym, dlaczego nie ma kuchni polskiej na świecie, a jest kuchnia włoska, francuska i każda inna i tak dalej, i tak dalej. I to się wszystko dało. Rozmawiałem o tym, dlaczego nie jest pokazywany taki czy inny sport albo sport niszowy. Program był emitowany o godzinie 23, miał godzinę, ale był.
miał swoich widzów, miał swoją oglądalność, miałem z tego satysfakcję, więc można zrobić, robić dziennikarstwo tak zwane misyjne. Nawet bez pieniędzy. No, robimy naukowy, już ten naukowy, już są problemy w tej chwili, bo nie ma na to pieniędzy. I ja jeszcze raz powtarzam, proszę Państwa, ja mam w nosie te wszystkie podziały towarzyskie, polityczne i inne. Nie interesuje mnie, które ze stad wygra, bo ja nie zamierzam do żadnego z nich się po prostu przyłączyć, bo ja uważam, że w jednej sprawie jedno stado ma rację, a drugie w drugim. Więc po prostu takie jest moje do tego podejście. Nie zakładam, że we wszystkich sprawach Kaczyński ma rację, albo że we wszystkich sprawach Tusk ma rację, ponieważ są sprawy, z którymi ja się zgadzam z Kaczyńskim, a są takie, których się nie zgadzam z Tuskiem i tak dalej. To jest nieistotne. Uważam, że powinniśmy jako społeczeństwo dążyć do stworzenia jak największej bazy takiej, która pozwoli ocalić wartości. Jakie to są wartości, proszę Państwa? Po pierwsze język polski, który jest zagrożony najzwyczajniej w świecie. Nikt w tej chwili w ogóle się tym nie przejmuje. Osoby, które dzisiaj występują w mediach elektronicznych, komercyjnych i publicznych, nie powinny w większości dostać nigdy karty mikrofonowej, ani ekranowej, ponieważ nie mają po temu odpowiedniej kwalifikacji. Nikt tego nie weryfikuje, nikt z tym nic nie robi. To jest puszczone na totalny żywioł. Dwa. Uważam, że nie powinniśmy pozwalać dziennikarzom na przeistaczanie się w żołnierzy frontu ideologicznego pod karą ostracyzmu i wykluczenia z zawodu. Po prostu nie powinniśmy tego robić. My dziennikarze, jeżeli nasz zawód ma nie umrzeć, tak jak tutaj mówicie, że umiera, to jest też nasza wina. Dlatego, że straciliśmy klejnot zaufania. Dlatego, że opinia publiczna widzi w nas przedstawicieli opcji politycznych, a nie niezależnych ludzi, którzy w imieniu opinii publicznej analizują rzeczywistość. I uważam, że to wszystko da się zrobić. Da się zrobić. I trzeba o tym tylko głośno mówić i trzeba do tych idei pozyskiwać zwolenników. I uważam, że powinniśmy wreszcie przestać marnować abonament na płacenie pensji różnym mnogim politycznym biurom w TVP i Polskim Radiu, tylko stworzyć z tego Narodowy Fundusz Ochrony Wartości i finansować z tego reportaże, filmy dokumentalne, programy dotyczące postępu naukowego, wybitnych polskich postaci, historii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to się da zrobić, tylko się po prostu musimy dogadać. Wszyscy się przejmijmy tą ideą i to zrobimy. Natomiast jak będziemy nadal dyskutować o to, która z opcji ma, nie wiem, rację i czy tam niepokorni z Rzeczpospolitej, niepokorni wobec Tuska, bardzo pokorni wobec Kaczora, co z nimi zrobić, to nie ma dla mnie kompletnie żadnego sensu. Uważam, że po prostu każdemu dając szansę w wolnej Polsce na uprawianie tego zawodu. Bo ja nie uprawiałem dziennikarstwa do 90 roku, chociaż byłem już wtedy starym koniem, miałem 30 lat, ponieważ uważałem, że nie mam warunków do robienia tego, coś tam w podziemiu czasami pisałem. Ale czekałem na to, że i byłem szczęśliwy, że wreszcie mogę ten zawód uprawiać i powiem Wam szczerze, że nie zamierzam pozwolić jakimś gówniarzom i politykierom, żeby to szczęście, jakie mnie spotkało, że po 30 latach życia w komunie wreszcie żyję w wolnej Polsce, żebym znowu żył w czymś w rodzaju, nie wiem, komuny albo w kraju głęboko podzielonym, gdzie umierają wartości, które mnie kazały kiedyś walczyć o to, żeby te wartości żyły. Uważam, że z tą paranoją trzeba kończyć i po prostu jest bardzo dużo ludzi dobrej woli w tym kraju, którzy powinni to zrobić. Politycy się z tym nie wychylą, ponieważ my ich do tego nie zmuszamy jako dziennikarze, ponieważ nie jesteśmy środowiskiem obywatelskim. Jesteśmy podzielonym, bardzo konkurencyjnym, bardzo zakłamanym, bardzo skorumpowanym środowiskiem, które nie ma swojej sensownej reprezentacji, bo to pan opowiada o SDP, które jest podzielone i wszyscy to tak widzą. Tam są uczciwi ludzie. Ja też byłem członkiem SDP, ale nie płacę już na to tych składek, ponieważ uważam, że to gdzieś po prostu zabrnęło w jakieś kompletne manowce. Na każdym kroku widzę jaskółki tego dobrego po prostu, ponieważ... Ale wiesz, że składki trzeba będzie zapłacić też. Tak jak obronić. Ale z czasów Mokrosińskiej jest uchwała abolicyjna. 100 zł. Tak, wiecie co. Także przepraszam, że się rozgadałem, ale chciałem się wyrzucić te różne rzeczy. Przykro mi bardzo, że patrzycie na mnie jak na wariata, kiedy mówię rzeczy dla mnie bardzo oczywiste i absolutnie podstawowe i że uważacie, że jestem naiwny, no ale takie to są widać czasy, ja się nie zamierzam zmienić.
No dobrze, dobrze, tak trzymaj. Tak trzymaj. Kto patrzył na ciebie jak na bałę? To po nazwisku od razu. To wiążemy. Śmiało i które nazwisku. Bo no myślałem, że wyciągnę tę ideą, a wy ciągle wracacie do tego samego. To jest problem tlenu. Omawiacie sobie swoje międzyplemienne tam problemy. To jest problem tlenu już teraz. Stefan Krócej. Ja powiem miło krótko. Dziękuję wszystkim za te uwagi tutaj niesłychanie cenne, zwłaszcza na temat roli emocji w tej chwili w stosunku do tego, co się dzieje. No i oczywiście uwaga, że nie wolno się przekształcać w żołnierzy politycznych, jest czymś oczywistym. Ja tylko chciałem przypomnieć o tym o różnicy między ideologią Harsta, dla którego media, prasa, przepraszam, to był seks, zbrodnia i pieniądze, a Pulitzerem, który robił też tabloid, wbrew temu, co się o tym sądzi. Robił gazetę popularną, masową, tylko potrafił w niej i poprzez nią oddziaływać na opinię publiczną ludu. W taki umiejętny sposób, że osiągał takie, a nie inne rezultaty uspołeczniające swoich jego czytelników, no i oczywiście osiągać również zyski, bo to nie była gazeta, do której się dokładało. Dlaczego o tym mówię? Bo sądzę, Jacku, to do ciebie. Tu jest historyczny moment. Igor dzieli się ze mną wodą. Tak. Nie, ja chciałem nawet powiedzieć, że następne ale na wszelki wypadek to jest bo komentatorom się to nie spodoba. To, co mi się wydaje perspektywą pożądaną, to jest spotkanie z wydawcami, żeby uszami między sobą uzgodnili, czy Harst, czy Pulitzer. I czy opowiadanie o tym, co potrafili ludzie zrobić, co potrafią zrobić i jak robić, żeby ludzie współpracowali, bo naprawdę we wszystkim można się różnić. Zgadzać się tylko trzeba co do jednego, co chce się razem zrobić. I to jest podstawowa zasada życia publicznego. I miejmy nadzieję, że to uda się zrobić, z boku. Chcecie... Ordyński zapisał. Ordyński zapisał. Bardzo dziękuję. Igorze. Ja nie jestem, jak już powiedziałem, optymistą. Mam bardzo złe zdanie o naszym środowisku, wręcz szczerze, często nie czuję się jego częścią, czy nie chcę się czuć jego częścią, bo kiedy oglądam to, co nasze środowisko produkuje, szeroko pojęte, tak? Znaczy, że ci biegający z... Pamiętam, taki był moment przełomowy, kiedy mi to się tak odwróciło zupełnie, kiedy zobaczyłem idącego, to było parę lat temu, przez Sejm Palikota, który tam bluzgał te swoje rzeczy, takie, no takie z gatunku tych obrzydliwych, które bluzgał. I za nim biegła taka grupa, żeby nie użyć innego określenia, kilkudziesięciu, właśnie nie chciałbym, bo pod naszym adresem się tego używa, bo tam akurat byli różni dziennikarze z różnych mediów, bezmyślnie biegnących za nim, podtykających mu ten mikrofon i czekających, aż Janusz się zatrzymał i bluznął. I jest seteczka, i jest seteczka, i jest wiadomości, ale i fakty lecą, i jest tamto, i jest tamto. Widziałem, że bezmyślne ten, potem za nimi... Ale oni biegają za każdym, to nie jest problem, że nie biegają. No właśnie, ale zależy, bo jeżeli ten Palikot mówi rzeczy istotne, to w porządku, ale oni, widziałem, ponieważ mówi rzeczy bardzo mocne i takie, które, na które wzbudzą niezwykłe emocje, to spijali mu z dziupy, tak? Po czym ich wydawcy, gdyby to tak, dobra, to głupich 20 reporterów, w porządku. Tak, czy głupich 20 asystentów, ale potem te setki po prostu chodziły dniami i nocami. TVN24 budowało sobie oglądalność na Palikocie po prostu nieustannie, od rana do wieczora, od rana do wieczora. I inni też. I ten model... To był ten moment dla mnie taki przełomowy, po czym ja nie mam z tym wspólnego, tam nie ma cienia refleksji w tym i co więcej nie widzę, żeby u ciebie, bo nikt im nie zwraca na to uwagi. Jeżeli reporterka nienawidzi Kaczyńskiego, to ja w ogóle nie mam o to ani pretensji, tak jest normalnie. W Stanach wielu reporterów też nienawidziło Busha. Tylko, że ja jak oglądałem ten program, to nie miałem takiego poczucia, że wiem, że ta reporterka nienawidzi Busha, tak? Że próbowała się, no po prostu, były pewne zasady, wiadomo, jest body language, tego się nie robi, to się robi, tego się nie robi. U nas ta reporterka pokazuje to za każdym razem i wszyscy to akceptują, to jest fantastyczne. Tak? No w drugą stronę, no właśnie, w drugą stronę akurat tego nie ma w mediach, bo media elektroniczne niestety, no, tu nie ma równowagi w ogóle. I tu się z panem nie zgodzę, tej równowagi dzisiaj nie ma zupełnie. To znaczy, i to jest poważny problem.
połowa społeczeństwa, bo mniej więcej się dzielimy pół na pół, tak się raz trochę przechyla w tą, raz trochę w tą. No, Stefanie, okej, no jesteście wy mądrzy i oświeceni ludzie, jesteście w większości, my ciemni, niemyślący, jesteśmy w mniejszości. To tam jednak część społeczeństwa nie czuje się komfortowo, tak? Bardzo mi się podobało to, co Adam mówił, że apelował o to, żebyśmy próbowali zrozumieć. Tak? Ja nie czuję się częścią też plemienia, z większością rzeczy się bardzo często nie zgadzam, ale próbuję zrozumieć. Tak? Jeżeli my podejmiemy chociaż próbę zrozumienia, bo nie zgodzimy się przecież, to nie ma sensu, żebyśmy się godzili, tak? To byłoby bez sensu. Jeśli nie razem zrobić, to się zgodzimy. Ale możemy się zgodzić, ale nie, byleśmy nie... Próbowali nie przekraczać. Pamiętam, to sobie przypomniałem, jak byłem, pracowałem w PAP-ie, kiedy byłem tam przez 5 lat redaktorem naczelnym, napisaliśmy takie wademekum dziennikarza PAP. I bardzo walczyłem o to, żeby zaczynało się od kodeksu etycznego dziennikarza. Coś, co dzisiaj w ogóle, nie wiem, czy ktoś z was w redakcji waszej słyszał, żeby kodeks etyczny był używany. I tam było takie zdanie. Wszędzie istnieją, ale czy ktoś na jakichś zebraniach się dyskutuje, że. Wydawca Hajdarowicz, czy to było no tak, 7. To jest taki punkt, że dziennikarz szanuje wrażliwość odbiorcy, nie używa języka mogącego kogokolwiek obrazić. Jakbyśmy sobie wszyscy ten punkt tylko jeden zapisali, to już byśmy się posunęli dużo dalej. Ja w przeciwieństwie do panów nie wierzę, że nasz zawód przetrwa. Oczywiście poza wyspami, tak? Gdzieś tam, ale generalnie to będzie upadać. I być może Jarek będzie miał szansę połączyć się z silną grupą i tam przetrwa i będzie mógł te programy robić. Chociaż nie jestem takim wielkim optymistą, że ci będą dawać pieniądze na te programy, ale życzę ci tego szczerze, bo jest to w moim interesie, żeby tak było. Ale jak mi nie będą dawać oni, to będą to ludzie indziej i inaczej. Ale nie, moim zdaniem, ja nie wierzę w to, że ten zawód przetrwa, bo po prostu moim zdaniem się cywilizacja nie skończył. Ale to nie znaczy, że my nie mamy, że nie pozostają problemy, którymi się zajmujemy, tak? I oni dalej się powinniśmy zajmować. No, większość z nas jest już trochę dziennikarzami. Po obu stronach. Znaczy, moim zdaniem Jacek i na przykład mój kolega Bronek już są na granicy dziennikarstwa, tak? I jakby jesteście pewnie my. Postać, ale to nie jest oskarżenie w ogóle, tak? To nie jest zarzut. Ja uważam, że jestem zwalniony. Nie, ale to, co uprawiacie, większość naszych kolegów, tych publicystów, dzisiaj angażujących się mocno, gdzieś tam są, to po prostu tak się toczy, wychodzimy. Co nie znaczy, że nie mamy wykonywać różnych innych rzeczy po to, żebyśmy mogli posunąć nasze państwo do przodu. I pewnie będziemy to robić w różnych miejscach. Nasze państwo na szczęście ma w nosie to, co my robimy, i się samo posuwa, bo ludzie robią swoje, się nie przejmują. Ludzie robią swoje, moim zdaniem, nie robią swoje. Wojtek Mazowiecki. A państwo się czasami samo posuwa. Wojtek Mazowiecki. Proszę, Wojtek, powiedziałem. Błyskotliwe podsumowanie. O, to jest twoja rola, niestety. Dlaczego niestety? Ja w śmierć dziennikarstwa nie wierzę, ale są dwie śmierci, o których tutaj dyskutujemy. Śmierć dziennikarstwa w ogóle, i w to nie wierzę, zaraz powiem dlaczego, i śmierć dziennikarstwa polskiego, takie, z jakim się dzisiaj borykamy. Otóż jeżeli takie dziennikarstwo ma być, to żołnierskie, misyjne, w cudzysłowie, bo nie mówię o misję publiczną, tylko to moje, najmojsze, prawda, moja racja, tylko moja, to takie dziennikarstwo pędzimy jak ćma do świecy. To absolutnie umiera. I to musi umrzeć, na szczęście, więc jeżeli sami się nie porozumiemy, to mam nadzieję, że to wymrze, tylko ja, jak mówiłem na początku, nie powinniśmy wchodzić w rolę polityków, żeby tego konfliktu nie podkręcać. To jest niebezpieczne. Zdajmy sobie sprawę, co się dzieje przez dziennikarzy w polskim życiu publicznym, w polskiej polityce. W ogóle na to nie zwracamy uwagi. Kompletnie. Teraz dlaczego nie wierzę w śmierć dziennikarstwa w ogóle? Dlatego, że może... To jest taki moment, żeby przypomnieć, jaka jest w ogóle, co to jest dziennikarstwo. Dziennikarstwo to jest porządkowanie informacji, chaosu informacyjnego. To jest wybór wiadomości. Dopóki informacje w świecie istnieją, dopóki informacja daje się sprzedawać, dotąd będą dziennikarze. I chodzi o to tylko, żeby dziennikarze zajmowali się przede wszystkim informacją, a to znaczy dziennikarstwo, a dopiero potem komentowali. Ja nie jestem przeciwko komentowaniu, ja nie jestem przeciwko zapraszaniu polityków. Tu się nie zgadzam. Z politykami można dość dobrze rozmawiać. Ale nie tylko nikt to nie będzie tylko. Ale chodzi o to, że najpierw jest informacja. I tu mówię, że my się przeistaczamy w wydawców, biznesmenów,
którzy patrzą nie informacyjnie, tylko patrzą biznesowo. Otóż w naszym zawodzie, w naszej w jakimś etosie naszej pracy za mało jest dziennikarza, za dużo wydawcy. To już zeszło na nasz poziom. To nie jest, że są różni ludzie w instytucji, tam są ci źli wydawcy, a tu my jesteśmy ci dobrzy dziennikarze, którzy nie pozwalają. Nie. To się już nas wszystkich przemieszało. Jak mówiłem o tym, że jak z tym wszystkim walczyć, co się dzieje dzisiaj w Polsce, to właściwie dałem taką sprzeczną radę. Nie odpuszczać, ale też nie nadawać rangi. I to jest, no niestety musimy pewne rzeczy prostować. Jak słyszę za każdym razem mainstreamowe media, to będę zawsze pytał, a jakie mainstreamowe, prawicowe czy lewicowe? I z taką, moim zdaniem, to jest taka praca od podstaw, organiczna, musimy te kłamstwa, te rzeczy, które są w założeniu obelgą, po prostu z taką cierpliwością, z takim podejściem, no jak do dziecka, prostować. Bo nasza zgoda na jakby przemilczanie tego jest zgodą produkowania tego świata nieprawdziwego, niesymetrycznego i jeszcze o tej niesymetrii. Znaczy nie można powiedzieć, że jest pół na pół, że, znaczy ja tak, ja jednak widzę to jednak bardzo niesymetrycznie, ale istotą mojego podejścia do tego waszego plemienia jest to nie wykluczajmy się, podczas gdy z tamtej strony jestem wykluczony. I tylko o to mi chodzi, żebyśmy się wzajemnie nie wykluczali, wtedy może ta rozmowa ma sens i może wtedy, znaczy w takich spotkaniach, jak to widzę, sens, jeżeli by po tamtej stronie nastąpiło takie spotkanie chociażby z jedną osobą z tego naszego plemienia, bo wcale nie widzę w tym nic złego, że się nie spotkamy natychmiast i się od razu pokłócimy. To może trzeba drobniutkich kroczków. Jeszcze na koniec, nie jestem zwolennikiem jednej organizacji dla wszystkich dziennikarzy. Nie jestem, po prostu nie ma możliwości, żeby była jedna organizacja. Natomiast chcę państwu uświadomić, że taka organizacja istnieje, tylko się nie zajmuje sprawami dziennikarzy, to jest Izba Wydawców Prasy. I ona się zajmuje interesami dziennikarzy, nie, interesami to tego biznesu. Tutaj nie zgadzam nic, się. Nie, nie. Jest inna rola Izby Wydawców. Nieprawda, działałem w tej Izbie również, byłem tam, zajmuję się wszystkimi istotnymi sprawami. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie rzeczy, powiedziałbym, neutralnie polityczne w tej Izbie również załatwić. Chyba to wszystko, co mam powiedzieć. Ale oni mediami elektronicznymi się niestety nie zajmują. Jak to? No? Izba Wydawców Prasy. Proszę państwa, ja nie będę się teraz bardzo, bardzo wymądrzał, ale chciałem powiedzieć tak, że tych parę wątków, myślę, odkryliśmy takich, które potwierdzają słynną analizę Mancziniego, że Polska jest krajem śródziemnomorskim leżącym nad Morzem Północnym. Kulturowo. Powaga tej analizy sprawia, że jak mi się wydaje, warto na nią patrzeć uważnie. Są jednak takie kultury polityczne, jak pokazuje Mancini także w Europie, gdzie media nie zajmują się pokazywaniem polityków, a politycy zajmują się kooperacją dla zarządzania krajem. Dzięki temu, że nie są w mediach. Bo kiedy wchodzą do mediów, to się kończy. Nie ma możliwości budowania porozumienia, bo oni muszą walczyć.